Słuchałeś moją pierwszą płytę? Nie, jeszcze grałem. Ja zdążyłem wydać właśnie w tym roku pierwszą płytę. Nie? Ona jest zupełnie inna od tego, co teraz mogę się słyszeć. Bo wtedy siedziałem już na innym programie. To był okres jeszcze jak, nie wiem, lubiłem słuchać. Bo materiał powstawał jeszcze w 2005 roku. Jak lubiłem słuchać jakiś Depeche Mode, albo Duran Duran i inne właśnie hity lat 80. Chciałem to przetworzyć, że tak powiem, te brzmienia tych analogowych instrumentów. Miałem zamiar je przetworzyć na, że tak powiem, współczesną elektronikę. Według mnie nazywanej po prostu IDM-em.